Wygrywacie w Chojnicach. Myślę, że akurat sam mecz bardzo trudny do 26 minuty. Bramka była jak zaczarowana, a później worek z bramkami się tak wysypał, że wygraliście aż tak wysoko. Własne życzenie, powinniśmy ten mecz zamknąć w pierwszej połowie. Mnóstwo sytuacji niewykorzystanych. To się oczywiście zemściło. Przegrywaliśmy 2-1, zrobiła się nerwówka, ale cieszy to, że drużyna pokazała charakter, graliśmy konsekwentnie. Sytuacje cały czas były, w końcu zaczęły wpadać te bramki i wygrywamy. Myślę, że w pełni zasłużenie i cieszymy się z tego, że zostajemy na fotelu lidera. Jak byś ocenił w ogóle ten moment, kiedy nie wygrywaliście mimo wszystko z Red Devils? Z czego wynikało to, że nie potrafiliście strzelić bramki? Mieliśmy swoje problemy już przed meczem. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, na co nas dzisiaj będzie stać. Złapała nas grypa żołądkowa w środku tygodnia, a 5 chłopaków się z nią zmagało, także zagadką było dla nas, jak przystąpimy do tego meczu. Pierwsza połowa trochę niemrawa z naszej strony, ale w drugiej już pokazaliśmy charakter i wolę zwycięstwa i to cieszy. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Panie trenerze, wygrywacie w Chojnicach, chociaż naprawdę było strasznie trudno. Bramka była, wydawała się zaczarowana do tej 32 minuty. Było 2-1, a później skończyło się 6-2. Chyba takie ciśnienie trochę zeszło. Myślę, że do momentu, kiedy ten mecz się odwrócił na naszą korzyść, to największą tragedią było połączenie nieskuteczności z błędami własnymi, które przeciwnik wykorzystał. Tak, no bo tak to wyglądało, że tam te 2-3 sytuacje przeciwnik stworzył, 2 wykorzystał, a my raziliśmy nieskutecznością. Jak tylko to się zmieniło na naszą korzyść, czy zaczęły te bramki wpadać, od tej bramki fantastycznie waszego tutaj, no to wtedy generalnie udało nam się jakby poprowadzić ten mecz już po swojemu. To ten worek z bramkami się otworzył. Ja myślę, że tego, czego się bałem w tym momencie, przy 2-1, to obie w Chojnicach znam doskonale, nieraz tu grałem i do sytuacji, kiedy doszło, gdzie przeciwnik wygrywał, w tej gorącej atmosferze, gdzie już ci kibice pomagali, już taka toksyczna atmosfera się jakby stworzyła i dla nas najważniejsze było to w tym momencie ten spokój zachować, że gdzieś tam ja próbowałem się na chłopaków taką atmosferę wprowadzić, że my w końcu strzelimy tą bramkę, żeby się czasami nie zagotować i nie dać się wyprowadzić z tej równowagi, bo te bramki prędzej czy później czułem wewnętrznie, że muszą wpaść. Ja myślę, że właśnie to, co mówisz, to było bardzo ważne do przynajmniej te 32 minuty, ponieważ tak jak się staraliście zdobyć bramkę, tak nagle jako konkurs strzelił bramkę na 2-1 i mogliście stać jak zamurowani i widać, że mieliście problem, ale później ta bramka waszego jednak spowodowała, że troszeczkę się odblokowaliście. No tak jak mówię, futsal jest dyscypliną. Jak w swojej sytuacji nie wykorzystasz w tym takim kluczowym momencie, a przeciwnik, nie daj Boże, potem właśnie wyjdzie na prowadzenie w takim, który się jeszcze broni, wiadomo, oni gdzieś takiej dobrej energii dostali wtedy, chcieli jeszcze bardziej być tacy zdeterminowani do tego, żeby dobyć ten wynik końcowy, końcowy. Natomiast dzięki naszej takiej determinacji, konsekwencji i wewnętrznemu spokojowi, to, że zachowaliśmy ten spokój, te bramki zaczęły wpadać i wygraliśmy fajnie, wszyscy weszli na boisko tak naprawdę, także to też cieszy. No i też po raz kolejny nie stracimy bramki, broniąc przewagi, bo to chyba czwarty mecz, o ile się nie mylę, w którym chyba bramki z przewagi nie straciliśmy. Przegrywacie z FC Toruń, pomimo że utrzymywał się ten wynik 2-1 do 26, od 26 minuty. Ja myślę tak, że generalnie wasza bramka była jak zaczarowana dla Torunia i później to się wszystko wysypało. No, postraszyliśmy na pewno do tej 30 minuty mniej więcej, do utraty tej drugiej bramki, gdzie Toruń wyrównał. No, pierwszą połowę zagraliśmy bardzo fajną. Szkoda, że nie otrzymaliśmy tego wyniku do samego końca, bo mogliśmy pokazać, że kolejny raz przyjeżdża do nas faworyt tego spotkania i gdzieś wyrywamy te punkty, no ale niestety razem się nie udało. Jaki był wasz sekret? Ja wiem, że przegraliście, ale jaki był wasz sekret tego, że potrafiliście tak długo Toruń utrzymać gdzieś przy tym wyniku dla nich niekorzystnym? Myślę, że konsekwentnie graliśmy na swojej połowie w bronie. Każdy za każdego walczył, tak jak właśnie w meczu z Jelcem, gdzie zdobyliśmy te punkty. No ale niestety coś w drugiej połowie nie zagrało tak jak w pierwszej i niestety nie udało się dociągnąć tego wyniku do końca. Jak się zapatrujesz na najbliższą rywalizację z Pogonią Szczecin? To jest mecz z rywalem, z którym myślę, będziemy walczyć gdzieś o miejsca w ligowej tabeli, więc nie widzę innej opcji jak tylko 3 punkty w tym spotkaniu. Dzięki za to. No dokładnie, gdyby mecz trwał 30 minut, to na pewno byśmy byli zadowoleni. Niestety, mecz trwa 40 minut i coś nas pękło. Jak pan słusznie zauważył, ta bramka wisiała w powietrzu i głęboko wierzyłem w to, że będziemy na tyle zdeterminowani, że dowieziemy wynik do końca, a być może jeszcze strzelimy, no niestety. Wykorzystali bez skrupułów nasze błędy i wynik taki, jak widać. Pomijając szczęście, które często bardzo ważne jest mimo wszystko w wygrywaniu meczów, to jednak była widoczna w was do tej przynajmniej 30 minuty ogromna determinacja i koncentracja w defensywie. Czy gdzieś zauważasz taki problem może w kondycji, że przegraliście ten mecz kondycyjnie w ostatnich 10 minutach? No jak do tej pory z kondycją nie mieliśmy problemów, ale warto się nad tym zastanowić, bo 10 ostatnich minut naprawdę widoczne błędy i jakbyśmy nie nadążali za Toruniem.